Witamy na wycieczce istotnej. Jest to jest nasz ośrodek. Alniak. Okay. Lecimy dalej. Ale klasa dzieli. To będzie pamiętna chwila. Zapominajcie tą chwilę. Już nie. Ze słonikiem? Jakie mamy dziecko? Ja jestem dalej z Zanati. To niech każdy. Ja też. To mam właśnie. Co jest Zanati? Właśnie! Ej, ale za mną ale do nas to był ten mały... Ale ja przysiądę na ziemi! Siemano! Jak noc? A powiem ci, ciężko. Jak ciężko? No, ciężko noc. Boże, jestem spać bardzo późno. Byliśmy wyczerpane całym dniem. Wieczorem przede wszystkim, no mocno, no. Ale fajnie, fajnie jest. Ja? Jaki żart? Nie wiem. Kulawska? Czy jest Prawska? Tylko czarny film. Nie ma. O krowie! Jak brzmi krowa, która pędzi 200 km na godzinę? No nie wiem jak. To jest super. To prawda. Tobie? Mi bardzo się podoba. Tylko te schody to trochę, wiecie, dętkową. Tymek, nasz główny fotograf wycieczki. Co ci się najbardziej podoba? Zdjęcia. Iga, dobra, masz drugą szarnkę. Dawaj żart. Uwaga, idą trzy żółwie przez pustynię. Jeden mówi, za sobą widzę pustynię, przed sobą widzę żółwika. Drugi mówi, za sobą widzę żółwika, przed sobą widzę żółwika. Trzeci mówi, za sobą widzę żółwika, przed sobą widzę żółwika. Pytanie, dlaczego trzeci żółwik kłamał? Bo to żółwik kłamczuszek. Jak się bawisz na wycieczce? No, na razie, nie wiem, idę do parku linowego, fajnie. Ale nie wiem, czy tam dojdę. Właśnie nie wiemy za bardzo, gdzie iść, nie? Dobra, już możesz skończyć, nie jakby. Ja mam Monię. Hej. Idziesz do parku linowego? No niestety. Będziesz chodzić tam? Nie. Czemu nie? Na wysokości. Tak, ja zapadę jakimś żartem. No i co wasz, żeby mam dobry. No dawaj. Idzie miś polarny przez pustynię. No. No na wieczór. Mówi, ale to musiało być ślisko, że tak piaskiem posypali. No, a pan Nazar mówił, że po górach nie będziemy chodzić. I co? Chodzimy. Takie piękne widoczki. O, góry. Dumny z nas. No będzie dumny, będzie. I Fiona. Fiona to ja. Ale Szereka nie jesteś. Piękna jesteś. Wiem, dziękuję. Ta góralka. Jest już nie. Ale
razu. Dużo się cieszę. Ale my jeszcze nie dostałyśmy. To co nagrywasz? Zaraz będzie cięcie i zaraz będzie jak my mamy. O, i patrz, nie ma, nie ma. I jest. Jaka? Nie wiem, które wzięły. Co teraz gramy? W mafie! To jest nasza główna prowadząca gry, panna Aleksandra Sybe. Jak było na basenie? A super, super, było bardzo fajnie, mokro przede wszystkim. Żartuję, oczywiście, nie no. Bardzo fajnie, tylko basen był zdecydowanie za mały. Na zdjęciach był większy. Było na basenie? Było bardzo mokro, ogólnie bardzo fajnie. Teraz strasznie wkurzył nas jeden ratownik. Ale tak. Będzie, będzie. Poza nim bardzo fajna ekipa, super. Szkoda, że niektórych nie było. A Meli Pytlik, szkoda, że bardzo nie było. Ale trudno. Było na basenie. Bardzo fajnie. Było sucho. Byłam w suchej saunie, mokrej saunie i w takiej solnej saunie. Sauna solna. I co, jak było? Które ci się najbardziej podobało? W suchej, bo było cieplutko. Jak było na basenie? Bardzo dobrze. No, jest zimno, zmarzły mi stópki. I jak sobie pomyślę o grillu, to takie tłuste kiełbasa nie dla mnie. Cześć, czarny kluski z rosołem. I czasami ktoś mi przychodzi to wyłączyć, a ja wiem nie! Opowiedz żart. Ja jestem jednym wielkim żartem. Jeszcze, no już, już. Dobra, blondynka dzwoni na komisariat. Panie Gerosu, ukradli mi kierownicę, pedał gazu i hamulec. Po chwili dzwoni jeszcze raz. Nieważne, usiadam z tyłu. Stałam sobie pod oknem, nie? I ktoś nagle otwiera to okno i tak wielkie. I wychodzi Tymek i mnie tak wystraszył i wpadłam w różę i mnie krew leci. Mam krew mi leci. Jem. Kto skoczy na dalej, nie? Czekaj, a minusy ma mniejsze, Iga. Nie, patrz. Ale dla ciebie to Jaćka jest takim romantykiem. Miam, 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 miam. Ludzie pytają, co to ja? I choć ciężko mi, chcę odszedł twoje zdarzenie. Thank you.
Zapytajmy tego autokara przeładowanego ludźmi i bagażami. Rodzice się boją i na nas czekają. I pozdrawiam pana Lazara. Wczoraj wrócił Sandrę do wulkanu. Po prostu jesteśmy za ciężcy, no. Ja wiem, że dzisiaj jadłem dużo na śniadanie, ale nie aż tyle. Boisz się? Bardzo. Jestem przerażona. Dojechaliśmy na główny przystanek, z którego mamy odjechać autokarą pociągiem. 4 minuty temu mieliśmy. Ale się spóźnił. Tak, pani nas powiadomiła. Jestem za dużo na tych filmie. Świetlik, opowiedz o sytuacji, która się przydarzyła. A więc tak, nie pamiętam, co się stało. Czekaj, co się stało? Chwila, zaraz. Co się stało? Aha, najpierw zepsuł nam się autobus, pojechaliśmy może 5 metrów i nagle rypnął i się już nie pojechał, nie ruszył. Czekaliśmy chyba z pół godziny na następnym, przesiedliśmy się do następnego i pojechaliśmy nim, ale miał jakieś dupne opóźnienie i staliśmy w korku chyba z, nie wiem, z kolejną godzinę i przyjechaliśmy i spóźniliśmy się na nasz pociąg, ale okazało się, że pociąg jeszcze nie przyjechał, więc się tak naprawdę nie spóźniliśmy i jesteśmy uratowani i jedziemy do domu. W sensie to się okaże dopiero za około, nie wiadomo ile, ale może jest nadzieja. Pokaż, jak bardzo się cieszysz, że ja jednak zdążyliśmy. Tak cieszę, że będę w domu za 2 godziny, że to jest hicior. Ja pójdę sobie na dżemkę, ja zjem sobie pierogi, ja zrobię normalnie tyle produktywnych rzeczy, że to jest... Jakie słowo. Teraz kolej na Zuzannę. Mazurka. Nic nie rozumiemy. Jeszcze raz. Siedzi Misiu na kanapie mazurkami, pupie robię, co by robię z chęcią zjadła. Jaka pyszna czekolada. Nie. Ja bym łakała. Jak Justyna? Plujemy do tych rąk.